rytm gospodarki, czyli jak rozumieć cykliczność w ekonomii, w gospodarce, no i w interesującym nas szczególnie rynku nieruchomości. I wiele osób na naszym kanale wypowiada się i to odmiennie. Wręcz przeciwnie, jedni twierdzą, że cykle nie istnieją, i tego dowodem jest nieustannie trwający, zawsze i wszędzie niepowstrzymanie wzrost. Cen nieruchomości, a inni wręcz tak z matematyczną precyzją chcą się dostosować do cykli gospodarczych i twierdzą, że akurat dokładnie w tym roku, z jakimś tam cyklem, jakimś schematem obliczania cykli gospodarczych nastąpi czy to odbicie, czy też załamanie rynku. Dlatego w tej audycji omówię podstawy cykliczności, definicję cykliczności ekonomicznej i takie historyczne i teoretyczne podstawy oraz kto badał tę cykliczność, warto wiedzieć, powiem o fazach cyklu gospodarczego, ekspansji, szczycie, recesji, dołku, historyczne przykłady też z rynku polskiego, bo już takie są, o tym, jak cykliczność wpływa na biznes, czy globalizacja pomaga, czy też szkodzi tej cykliczności, rolę interwencjonizmu państwowego. I tutaj dowiesz się, że niektóre państwa nawet upadły, dlatego że miały błędne pojęcie na temat istnienia lub nieistnienia cykli ekonomicznych. Powiem też o tym, jak inwestorzy powinni się zachowywać, Mając na uwadze tą właśnie globalizację, cykliczność i różne nieprzewidywane interwencje. Jeżeli interesuje ciebie rynek nieruchomości, gospodarka, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych audycji. Przypominam, że na stronie symen24.pl możesz zobaczyć te wszystkie nasze audycje, ale na przykład z wykresami czy z dodatkowymi danymi, takimi, których nie możemy zamieścić w filmie na YouTube z powodu ograniczeń technicznych platformy YouTube. Tak naprawdę gospodarka pulsuje. Dlaczego ona nie idzie równo w górę albo równo w dół? No, dlatego, że wyobraź sobie, że chcesz cokolwiek produkować. Na przykład jakieś torebki. I na początku to zapotrzebowanie na torebki jest duże, a potem nagle okazuje się, że wyprodukowałeś już tyle torebek, że nikt ich nie chce, albo że wchodzi moda na jakieś inne torebki lub na coś innego i torebki są zastępowane plecakami. To tylko taki bardzo uproszczony przykład. Dlatego nie zawsze uda się dostosować wielkość produkcji do potrzeb, a raczej chyba nigdy nie uda się precyzyjnie dostosować wielkości produkcji do potrzeb, i stąd właśnie mamy te cykle gospodarcze. A te cykle to po prostu naturalne fazy wzrostu i spadku. Warto też pamiętać, że cykliczność nie jest tylko abstrakcyjnym konceptem. To tak naprawdę klucz do zrozumienia do tego, co się dzieje z naszymi portfelami, firmami, globalnymi rynkami, zasobami naszymi. Jakie są fazy cyklu gospodarczego? W takim uproszczeniu wykres cyklu gospodarczego możemy wyobrazić sobie jako Sinusoidę, chociaż zaznaczam, że powiedziałem, że jest to duże uproszczenie, i mamy tam takie cztery fazy: ekspansję, szczyt, recesję i dołek. Każda z tych faz to jest w zasadzie osobna opowieść o gospodarce. W fazie ekspansji cieszymy się wzrostem, firmy kwitną, rynek pracy rozkwita, ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, i potem następuje nieuchronna recesja, czyli okres przewartościowania, ostrożności wśród konsumentów. Na końcu po tej recesji jest dołek, i to jest punkt zwrotny, z którego zaczynamy się znowu odbijać. I to znaczy, że po prostu po dniu przychodzi noc, naturalna kolej rzeczy. Dlaczego cykliczność jest ważna? Rządy, banki centralne wykorzystują wiedzę o cykliczności do profilowania swoich działań. Czasami starają się pompować pieniądze w gospodarkę, a czasami starają się przytłumić tę gospodarkę, na przykład podnosząc stopy procentowe. Czy im się to udaje, o tym będzie dalej, ale historia. Dostarcza nam przecież takich świetnych przykładów cykliczności. Wielki kryzys przed II wojną światową, albo na przykład kryzys finansowy 2008 roku, wywołany kredytami z subprime, zachłannością, po prostu inwestowaniem w niepewne aktywa i pazernością. Wielki kryzys lat 30. XX wieku, to przyczyną była spekulacja na rynku akty. W latach dwudziestych XX wieku amerykańska giełda przeżywa ogromny boom. Wszyscy już inwestowali. Nawet ten przysłowiowy pucybut kupował jakieś akcje. Wiele osób inwestowało na kredyt, czyli lewarowało się, co stworzyło pole do sztucznego zawyżenia cen akcji. Poza tym Drugą przyczyną była nadprodukcja. Po I wojnie światowej Stany Zjednoczone doświadczyły nadprodukcji w rolnictwie i przemyśle, co tak naprawdę później spowodowało spadki cen i zyski przedsiębiorców. Rezultaty krach na giełdzie. W 1929 roku gwałtowny spadek cen akcji wywołał panikę masową, wyprzedaż, co doprowadziło do krachu i znane są nawet obrazy licznych inwestorów wyskakujących przez okna bo nie wierzyli, że ich fortuna, którą właśnie niby mieli w tych papierach nagle się po prostu rozpłynęła. Co więcej, ten Kryzys miał skutki globalne, bo amerykańska gospodarka jest już wtedy była dość duża i kryzys rozprzestrzenił się na cały świat, powodując masowe bezrobocie, deflację i ogromne trudności gospodarcze. Co więcej powiem później, że ten kryzys przyczynił się tak naprawdę w jakiś sposób również. Do II wojny światowej, o tym będzie za chwilę. Przypomnijmy sobie również bańkę cyfrową lat 90., przyczyny tej bańki, to była euforia, Zachłysnęliśmy się nowymi technologiami, wszystko mogło istnieć w internecie, wszyscy przekonani byli o ogromnym potencjale zysków. Portale internetowe, różne usługi były po prostu wykupywane za ogromne pieniądze. I ogromne pieniądze często pompowano w, na tej fali w takie młode i zupełnie nierentowne firmy, których biznesy potem okazały się absolutnie nietrafione. Przyczyną drugą był łatwy dostęp do kapitału wtedy były niskie stopy procentowe, i te niskie stopy procentowe i łatwy dostęp do finansowania sprzyjał spekulacjom i przekonaniu, że Wartość firm technologicznych będzie rosła w nieskończoność. To tak samo jak niektórzy wierzą w nieruchomości. Rezultat około 2000 roku wartość akcji firm technologicznych zaczęła gwałtownie spadać, wywołując panikę na rynkach. Wiele firm zbankrutowało, a inwestorzy ponieśli ogromne, naprawdę ogromne straty. I choć ta bańka pękła, to jednak przyczyniła się do szybkiego rozwoju. Infrastruktury internetowej, technologicznej. Niektóre firmy przetrwały i świętują dzisiaj ogromne sukcesy. Kryzys wywołany przez upadek banku Lehman Brothers to były tak naprawdę. Kredyty suprajmowe, czyli ryzykowne pożyczki hipoteczne. Banki inwestycyjne i, i też instytucje finansowe inne niż banki przyznawały ryzykowne pożyczki hipoteczne, które potem były pakowane w bardziej złożone produkty finansowe, i ta nadmierna spekulacja sprawiła, że ten rynek był przesycony takimi produktami. To w ogóle było dość śmieszne, bo Ktoś miał dom, na który zaciągnął kredyt, i nagle miał problem z spłatą tego kredytu, szedł do banku, a wtedy bank mówił: Aha, ty masz problem ze, ze spłatą tego kredytu, ale słuchaj, w międzyczasie ja tu widzę, że wartość Twojej nieruchomości z moich danych wzrosła niepomiernie, wobec tego udzielę Ci drugiego kredytu na spłatę tego pierwszego. A potem można było dostać trzeci kredyt na spłatę tego drugiego, który spłacał ten pierwszy. No, to po prostu musiało kiedyś paść, i znów padła iluzja taka ciągłego i nieustannego wzrostu cen nieruchomości. Upadek Lehman Brothers w 2008 roku no, wywołał globalny kryzys finansowy. Kryzys spowodował Globalną recesję z ogromnym wzrostem bezrobocia, spadkiem produkcji i konsumpcji, także powodował interwencję rządów i banków centralnych na niespotykaną dotąd skalę. Trzeba powiedzieć, że my w Polsce doświadczyliśmy trochę, podkreślam sobie trochę, skutków tego kryzysu, bo przypomnijcie sobie, że w Polsce trwało rozdawnictwo kredytów frankowych i one nagle w 2008 roku zostały ucięte, i wtedy ceny nieruchomości tych mieszkalnych zaczęły spadać. I tak w zasadzie spadały no w zależności od miasta do 2012, 2013, a nawet czasami dłużej roku. I dopiero potem, gdzieś koło 2015, nastąpiło odbicie. Wracając do tej cykliczności, no to już widzicie, że ta cykliczność ekonomiczna występuje. Niemniej jednak, czy warto do niej się przywiązywać tak bardzo dokładnie, jak to pisali teoretycy cykliczności, zaraz do tego dojdziemy. Najpierw poznajmy przyczyny tej cykliczności. Chociażby jedną przyczyną jest zmiany w inwestycjach i firm, i konsumentów. Te inwestowanie może być po prostu podatne w zależności od tego, co oczekują co do przyszłych zysków, stóp procentowych i ogólnego klimatu gospodarczego. Czyli albo jest optymizm u konsumentów, albo pesymizm. Czy to u konsumentów, czy u przedsiębiorców, wszystko jedno. Oni działają według tego, co sobie wyobrażają, że będzie wkrótce. Mogą się mylić, ale jeżeli mylą się zbiorowo, no to oddziaływują na gospodarkę. Polityka gospodarcza, decyzje rządów i banków centralnych np. stopy procentowe, jakieś wydatki publiczne z pewnością wpływają na gospodarkę. Dobrze lub źle, do przykładów przejdę. Mogą być jakieś wstrząsy, czy to wojny, czy katastrofy naturalne, jakieś kryzysy związane z pandemiami. Lub inne nagłe zmiany ekonomiczne niespowodowane w danym kraju. No i jeszcze raz podkreślam tę psychologię rynku i takie często zjawisko, że nasze przypuszczenia stają się samospełniającą przypowiednią. Jeżeli wierzymy, że będzie sukces, to ten sukces nadchodzi, ale potem zaczynamy się martwić A, ale zaraz będzie koniec tego sukcesu, może będzie kryzys. No to ten kryzys nadchodzi. Mamy takie cztery główne fazy tych cyklu. Ekspansja, czyli wzrost. To jest okres wzrostu produkcji, zatrudnienia, dochodów, konsumpcji. Po prostu gospodarka rozwija się, rośnie, wszystko wydaje nam się świetnie. Po czym dochodzimy do szczytu, i tutaj ten wzrost osiąga swój taki moment już najwyższy, i to też często widać na rynkach w ten sposób, że Ceny jeszcze rosną, ale wolumen czy też ilość, czy liczba transakcji jakimś dobrem zaczyna spadać, i to już jest takie światełko ostrzegawcze. Aha, czyli ceny są bardzo wysokie, ale coraz mniej nabywców akceptuje te wysokie ceny, czyli jeżeli. Będę chciał sprzedać to dobro kiedyś, to mogę się spotkać z tym, że nikt nie będzie go chciał kupić. No to chcę ubiec innych i opuszczam cenę. To przykład taki bardzo prosty i to prowadzi po prostu do recesji, do spadku produkcji, zatrudnienia, dochodów, konsumpcji. To jest taka faza, gdzie i ceny spadają i też obroty są ciągle niskie. I jak wreszcie tak spadniemy na ten dołek, to już ceny nagle przestają spadać. Nie wiemy, i nagle widzimy, że obroty powoli gdzieś tam zaczynają wzrastać. Na różnych rynkach to różnie widać. Na rynku akcji to w zasadzie widzimy obroty z dnia na dzień, ale na rynku nieruchomości to o takich obrotach, o liczbie transakcji dowiadujemy się z opóźnieniem, więc nie wszystkie rynki są bardzo przejrzyste. Cykle te ekonomiczne badali również ludzie związani z ekonomią i to już te badania były prowadzone nawet można powiedzieć gdzieś tam w XIX wieku i możecie powiedzieć co to ma zaznaczenie na dzisiejszą gospodarkę to co było badane w XIX wieku. No jednak czasami mam i takie pierwsze teorie cykliczne o Krótkoterminowych cyklach trwających od 7 do 11 lat, przy czym, jak twierdził najczęściej, około 8 lat, stworzył francuski badacz Clement Jurgal. I on Żył właśnie, urodził się w 1819 roku, a zmarł w 1905 był francuskim ekonomistą, statystykiem, zaczął badać te cykle, chciał stworzyć model ekonomiczny cyklu koniunkturalnego i chciał jakby doprowadzić do, do zrozumienia tego zjawiska. Pokazał te krótkie cykle. Kolejnym takim, ale właściwie może nie tyle w kolejności, co w pokazywaniu cykli średnioterminowych, zajął się tym Kuzniec Simon, to nawet laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i wprowadził koncepcję średnioterminową terminowych cykli ekonomicznych trwających no mniej więcej 15 do 25 lat te cykle znane są również jako fale znieca. często są związane z inwestycjami kapitałowymi i takimi strukturalnymi zmianami w gospodarce on w ogóle zwraca uwagę na to że Gospodarka wiąże się właśnie z cyklami migracji ludności, nie tylko między krajami, ale też wewnątrz kraju, urbanizacją, rozwojem infrastruktury. Czy warto się tych cykli ortodoksyjnie trzymać? O tym będzie, będzie ale najpierw jeszcze powiem o cyklu długim teorii Kondratiewa. To on znowu wskazuje na takie cykle istniejące 45 do 60 lat. Jak łatwo zauważyć, obaj ci ludzie, Nikolaj Kondratiew i Simon Kuzniec, mają jakieś związki z Rosją. Kuzniec, co prawda, to był Żyd, który urodził się na terenie w tamtej, w dawniejszej Rosji i potem wyemigrował. Czyli przypomnijmy, oni trzej stworzyli różne modele cykli, ale zawsze tam pozostała właśnie ta faza na przykład szczytu, która charakteryzuje się spowolnieniem wzrostu PKB możliwe są oznaki przegrzania gospodarki, na przykład wysoka inflacja, zwiększona aktywność spekulacyjna na rynkach, wyższe stopy procentowe jako Reakcja na wzrost inflacji w fazie recesji mamy do czynienia ze spadkiem PKB, z, ze zmniejszeniem produkcji, wzrostem bezrobocia, spadkiem wydatków konsumpcyjnych, pesymizmem ogólnie wśród konsumentów i przedsiębiorców. W dołku mamy najniższy poziom PKB, wysoką stopę bezrobocia, niską produkcję i niskie wydatki konsumpcyjne, które w ogóle powodują takie parcie nawet wręcz czasami na Deflację. Przykłady. Takich faz, no to mamy na przykład boom gospodarczy, faza ekspansji. Lata 50. i 60. XX wieku to w zasadzie reakcja taka na to, co było skutkiem II wojny światowej i potem dalszy rozwój tych państw. Chiński boom gospodarczy w latach 80., -tych. boom technologiczny w XXI wieku, czyli szczególnie rozwój technologii cyfrowych, branży IT. Komunikacji, faza szczytu, no to cóż, znowu lata 20, zwane erą jazzu i okres wysokiego wzrostu gospodarczego w Stanach zakończony krachem 1929, japońska bańka spekulacyjna, koniec w latach 80. Od tej pory, w zasadzie, Japonia znajduje się w takiej fazie, można powiedzieć, no stagnacji, nawet w każdym razie to nie jest już ten dynamicznie rozwijający się kraj, tak jak to było wcześniej. Obecnie taka bańka to właśnie na rynku nieruchomości w USA. Kiedy on osiągnął szczyt w 2006 roku, potem było to właśnie nadmierne zadłużanie, i potem krach w 2008 roku, spowodowany właśnie przez tę bańkę. Inne fazy recesji, no to na przykład jakiś tam kryzys naftowy lat 70., a fazy dołka, no to mamy różne historie. Depresja w latach 30., poważna. Albo to, co się działo w Grecji po 2009 roku. Trzeba powiedzieć, że firmy uczą się i w fazie ekspansji, na przykład stosują takie strategie dostos dostosowawcze, jak Inwestowanie w nowe technologie, rozwijanie nowych produktów, nowych rynków, zwiększanie zatrudnienia, aby sprostać rosnącemu popytowi, mają też swoje strategie marketingowe faza szczytu, strategie dostosowawcze, optymalizacja kosztów, bo firmy już wiedzą, że będzie niedobrze. Wobec tego zaczynają szukać sposobu oszczędzania. Zachować rentowność swoją, starają się rozprzestrzenić się na inne rynki, wprowadzić dywersyfikację produktów i bardzo, bardzo ostrożnie planują inwestycje, ale skoro one planują te inwestycje ostrożnie, no to nic dziwnego, że potem nadejdzie faza recesji czyli redukcji wydatków, szukania sposobów zwiększenia efektywności i produktywności, wydajności po prostu, skupienie się na jakimś utrzymaniu płat, płynności finansowej i ochronie kluczowych zasobów. Ale gdy już dochodzi dołek, no to zaczyna się w firmach po prostu planowanie przyszłości, przygotowywanie się do przyszłego potencjalnego wzrostu. Podobnie jak firmy działają inwestorzy. Oni również przygotowują się do tych faz i w zależności od tego, na jakim rynku inwestują, zachowują się odpowiednio. Niektórzy nawet zgodnie z zasadą, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Bo to stanowi zbytnie, zbytnie, zbytnie ryzyko, dywersyfikują swoje inwestowanie i część pieniędzy mają na przykład w papierach wartościowych, część w złocie, część w nieruchomościach. Ale trzeba powiedzieć, że nie wszyscy tak robią, niektórzy zapominają o tym, że trzeba, inwestując w jakiejś dziedzinie, jednak monitorować wskaźniki gospodarcze, dobrze zrozumieć swoją specyfikę sektora. I że są takie sektory, które mogą sobie gorzej radzić w czasie kryzysu albo które są bardziej odporne na recesję. Bo, na przykład, jeżeli pracujesz w opiece zdrowotnej albo wytwarzasz takie dobra podstawowe, bez których trudno się obyć, no to ten sektor będzie bardziej odporny na recesję niż coś, co. Nie musisz koniecznie kupować, co ludzie nie muszą koniecznie kupować, z czym mogą się wstrzymać, gdzie ta recesja po prostu powiedzą sobie, aha, to my poczekamy na przykład z kupieniem nowego telewizora jeszcze dwa lata. Ponadto warto zachować dyscyplinę taką inwestycyjną i nie ulegać emocjom. Emocje najczęściej prowadzą do błędów inwestycyjnych, a niestety czasami, kiedy widzimy nagle, że są. Możliwości potężnych zysków, to ta pazerność na te zyski może nas zaślepiać. Nie ulegajmy, bądźmy ostrożni. Planujmy również długoterminowo i też warto się edukować o tym, co dzieje się na rynku. Rynek nieruchomości również podlega cyklom gospodarczym. Te cykle w nieruchomościach zazwyczaj są długie i nie zmieniają się gwałtownie, ale one najczęściej długie są w okresie tych, Kilkunastu, dwudziestu paru lat. No, oczywiście, można powiedzieć, że jak się zmieni demografia i coś się stanie za 50 lat, no to również to wpłynie na ten cykl rynku nieruchomości, ale raczej tutaj mamy takie te średnioterminowe rynki, czyli te kilkanaście, dwadzieścia parę lat. Należy się dostosowywać do strategii i fazy cyklu, czyli Wtedy, kiedy jest ekspansja, rozważać zakup nowych nieruchomości, kiedy jest szczyt, to trzeba być ostrożnym. W fazie recesji to raczej warto monitorować rynek i nie warto śpieszyć się z zakupami, przynajmniej nie zawsze, chyba że widzisz jakąś dokład, doskonałą okazję, ale trzeba pamiętać, że ceny mogą być jeszcze niskie i kupować na fazie dołka proste, a wiele osób się myli, bo w nieruchomościach które są rynkiem wysoce lokalnym, szczególnie nieruchomości mieszkalne, to jest naprawdę wysoce lokalny rynek, trzeba pamiętać o tym, że różne regiony mogą przechodzić przez cykle gospodarcze w różnym tempie, że ogólny cykl gospodarczy może być na przykład na fazie wzrostowej lub na fazie spadkowej, a tymczasem w danej okolicy trend może być dokładnie odwrotny. Dlaczego? Bo na przykład w danej miejscowości otworzył się jakiś zakład i tam chce osiedlić się wielu pracowników. Albo też jakaś miejscowość traci na popularności. Z reguły bardziej podatne na takie wahania są te miejscowości, no te mniejsze to z pewnością, ale te miejscowości, które nie mają Takiego rozproszenia swoje, swojej gospodarki. I weźmy taki przykład: łodzi miast śląskich i Warszawy. No i łódź, która bazowała na przemyśle, który w Polsce padł, w pewnym momencie zaczęła tracić mieszkańców, i może jej się uda wykonać walkę o podzyskanie tych mieszkańców. Na Śląsku są różne zakłady, ale jest też Duży udział przemysłu wydobywczego, kopalni. Co się stanie, jak ten przemysł będzie zamknięty, czy wszyscy się zrestrukturyzują? No, to jest duże wyzwanie. Warszawa dla odmiany i cały okręg warszawski, to jest miejsce, gdzie jest administracja, gdzie jest nauka, placówki badawcze, siedziby firm i gdzie jest duży przemysł. Okręg warszawski. Okręg Warszawski jest drugim co do wielkości okręgiem przemysłowym w Polsce czego mało, o czym mało kto pamięta i ta duża różnorodność i ten szczególnie tutaj przemysł taki nowoczesny w okolicach Warszawy nowoczesne branże, one powodują, że to miasto jest dość odporne na to, że powiedzmy jedna branża padnie, ok, ale druga będzie istniała. Ponadto w nieruchomości to jest typowa Inwestycja długoterminowa, w zależności od tego, w co inwestujesz, czy w grunty, czy w mieszkania, to należy pamiętać, że to raczej nie są inwestycje na 3 miesiące lub na rok, chociaż tutaj na pewno ci wszyscy, którzy zajmują się flipowaniem. Nie zgodzą się ze mną i zaprotestują. Powiedzą, przecież, my kupujemy mieszkanie, robimy raz, dwa, trzy remont, sprzedajemy i w trzy miesiące wykonaliśmy obrót takim mieszkaniem. I oczywiście to się udaje wtedy, zwłaszcza kiedy rynek nieruchomości jest popularny, kiedy ludzie albo chcą kupować mieszkania i to z różnych powodów, bo akurat ich stać, bo są niskie stopy procentowe, albo jest tutaj wymyślony jakiś program pomocowy, który Pokazuje, że są nowi, chętni. Na rynku nieruchomości jednak warto pamiętać o tym, że trzeba ostrożnie zarządzać dźwignią finansową. Wiele osób lewaruje się, kupuje w kredycie i potem myśli sobie dobrze: kupuję mieszkanie, wezmę kredyt na dużym lewarze i będę to mieszkanie potem wynajmował. Czyż będzie spłacał mi ten kredyt. I potem nagle się może okazać, tak jak zresztą niedawno, że stopy procentowe nagle rosną, musisz płacić większe odsetki od tego kredytu, a ci złośliwi najemcy nie chcą płacić tyle, żeby pokryć Ci ten wzrost. I wtedy masz do zastanowienia się, czy sprzedać to mieszkanie, czy też no powiedzieć sobie, ok, to nie zarabiam tyle, co chciałem, może dopłacam, ale na przykład dopłacam do tego kredytu, dopłacam w cudzysłowie 500 zł ponad to, co otrzymujesz czynszu, stać mnie na to. Więc w zasadzie kupuję mieszkanie za 500 zł. Oczywiście rachunek indywidualny każdego z Was będzie inaczej wyglądał, ale trzeba o tym pamiętać, że dźwignia finansowa i mocne lewarowanie się w zakupach nieruchomości może okazać się, że jest ono po prostu zgubne. Ponadto warto też patrzeć się na wskaźniki gospodarcze i na wskaźniki demograficzne. Z demografią nie wygrasz. W Polsce na razie w wielu miejscowościach, nie we wszystkich, jest wskaźnik ilości mieszkań do ilości mieszkańców. Wygląda dość nędznie na przykład na tle Europy, co oznacza, że nam może być potrzebnych więcej mieszkań. Ale pamiętajcie również o demografii polskiej, która... Ma różne prognozy i niektóre bardzo, bardzo, bardzo negatywne. No w jednym wariancie to jest nawet to, że w ciągu 7 lat będzie nas o 1,5 miliona mniej, co już ma duże znaczenie a czy obcokrajowcy napływający do Polski pokryją ten niedobór Polaków, No to można może być różnie z tym, nic pewnego. Poza tym musisz być też, inwestując w nieruchomości, elastyczny i gotowy na zmiany rynkowe. Przykładem jest to, że wiele osób inwestowało w lokale użytkowe, takie lokale sklepowe, położone na nowych osiedlach, przy ulicach. I okazuje się nagle, że znaczna część tych lokali stoi pusta. Nikt nie chce, ich wynajmować. Dlaczego? No, bo też zmienia się nasza gospodarka. Nie wszędzie chce być fryzjer, nie wszędzie chce być restauracja są lokale lepiej lub gorzej położone mniej lub bardziej trzymające się ciągów pieszych. I nie możecie zapominać o handlu internetowym, który jest wygodny: dostawy do paczkomatów czy też do domu. Kurierskie są bardzo wygodne i po co masz chodzić po świecie i kupować coś w sklepie? I doprowadza do tego, że w ogóle część lokali sklepowych okazuje się niepotrzebna. W Austrii na przykład duży problem mają właśnie lokale komercyjne, których po prostu jest za dużo. Można też porównać inwestowanie w cykliczność nieruchomości, złota czy też akcji. Jak już powiedziałem, nieruchomości. To są inwestycje długoterminowe i z potencjałem na stopniowy wzrost wartości, ale zwróć uwagę na słowo z potencjałem. Jeżeli na przykład inwestujesz w mieszkanie na wynajem, no to masz czynsz, który otrzymujesz, no i możesz dodatkowo zarobić na tym, że wartość tej nieruchomości wzrośnie i że tę nieruchomość drożej sprzedaż niż kupiłeś. Jeżeli to jeszcze będzie wzrost tych cen nominalnych. Powyżej inflacji, no to można powiedzieć, że fajnie zarabiasz na takiej transakcji. Ale to, co jest pewne, to jest ten czynsz, który dostajesz, a nigdy nie wiesz za ile sprzedasz tę nieruchomość. Nie wiesz, czy ją sprzedasz na górce, czy na jakimś dołku. Życie dopiero pokaże. Tak więc to jest tylko potencjalny wzrost. Pamiętaj o tym: potencjalny wzrost, to nie musi się ziścić. Rynki lokalne, wrażliwość na rynki lokalne. Na gospodarcze i na zmiany w polityce. Politycy mogą mocno namieszać się na tym rynku, poza tym nieruchomości są niepodzielne, mniej zmienne, ale jednak są wrażliwe na takie bąble spekulacyjne i kryzysy finansowe, o czym warto pamiętać. Złoto to taka w zasadzie bezpieczna. bezpieczna przystań i ono szczególnie jest cenione jako przystań w okresach recesji i niepewności rynkowej. Złota, jak to mówią, nie ma za wiele. Ono za to jest podzielne, przenośne, ale musisz też pamiętać o dużych spreadach przy obrocie złotem i nie zawsze jest to, że kupując sztabkę i wtedy, kiedy ją będziesz musiał odsprzedać, to zarobić. Złoto też często zachowuje się inaczej niż akcje, niż nieruchomości i dlatego może być po prostu korzystne przy dywersyfikacji portfela. Rynek akcji, no to bardzo duża zmienność, potencjalnie wysokie zwroty, ale też pod spore ryzyko i Potencjalnie duże straty, bardzo szybka reakcja na zmiany gospodarcze, duża też przejrzystość tego rynku, w razie informacji o tym, co się dzieje z akcjami. Tak więc, inwestując w akcje, no po pierwsze, trzeba wiedzieć, w co się inwestuje, po drugie, pamiętać o ryzyku i też. Zachowywać dużą czujność. Niestety, na cykle wpływają również zachowania rządów i banków centralnych, i mogę Wam podać takie przykłady udanych i nieudanych interwencji, na przykład w fazie ekspansji. Chiny, udana interwencja po 2008 roku w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy. Chiński rząd wdrożył potężny pakiet stymulacyjny skoncentrowany na Inwestycjach w infrastrukturę, co pomogło we wzroście gospodarczym, miało wzorce w te takie inwestowanie w infrastrukturę. O tym zaraz będzie USA w latach 90. Bank Centralny, Fed bardzo dobrze zarządzał stopami, wspierając długotrwały wzrost gospodarczy. Natomiast nieudana interwencja w fazie ekspansji Japonia w latach 80. Japoński rząd nie zdołał skutecznie zareagować na tworzącą się bańkę gdzie? Na rynku nieruchomości i akcji, co doprowadziło do długotrwałej stagnacji gospodarczej. W fazie na przykład recesji znowu 2008 rok FED zareagował dobrze w sumie bo pobudził gospodarkę obniżył stopy procentowe luzował politykę monetarną co złagodziło skutki recesji. Udał się też plan ratunkowy dla Grecji, ale kryzys w Argentynie na początku lat 2000, nieudalna polityka monetarna, fiskalna, głęboka recesja, ogromne zadłużenie. Przykłady takich interwencji można mnożyć. Przy okazji mogę opowiedzieć o takich modelowych interwencjach, czyli o Benito Mussolinim, Adolfie Hitlerze i Franklinie Roosevelcie. Każdy z tych liderów podejmował działania, które miały głęboki wpływ na gospodarki tych krajów. Mussolini, dyktator, on stosował korporacjonizm, zakładał, że kontrola państwa nad sektorem prywatnym oraz kooperacja z państwa z kluczowymi sektorami gospodarki wprowadził potężne roboty. Autostrada. To nie Niemcy wymyślili autostrady, Jak sama nazwa wskazuje autostrada, to jest, z dwóch słów się składa autostrada. To słowo pochodzi z Włoch, to Mussolini postawił na budowę autostrad, co potem skopiował od niego Hitler. Wprowadził program osuszania bagn i uzałożenia pól ryżowych. To jego właśnie działania. Jakie były konsekwencje działania? No, przede wszystkim. Ograniczenie wolności gospodarczej, bo tak kontrola państwa nad gospodarką ograniczała wolność przedsiębiorczości i innowacji. W długim okresie jego polityka doprowadziła do stagnacji gospodarczej i braku konkurencyjności Włochów na rynkach światowych. Kraju, który ma świetnych projektantów, dodam i to jest taki innowacyjny i na przykład nadaje trend modzie. Hitler, co zrobił? No, chciał zmniejszyć bezrobocie, właśnie te inwestycje w infrastrukturę. Ponadto zmilitaryzował gospodarkę, zaczął się zbroić, produkcja na potrzeby wojska skończyło się wojną, zniszczeniem gospodarczym. Roosevelt, ten się musiał zmierzyć z wielkim kryzysem i no cóż, jego działalność doprowadziła, czy jego program, który się nazywał Nomen, Nomen Nowy Ład, ożywienie gospodarcze i zmniejszenie skutków wielkiego kredytu. Prowadził kilka wątków opiekuńczych do polityki amerykańskiej, chociaż tak naprawdę w długim terminie to zwiększył potężnie dług publiczny Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, była cała grupa państw, których ideologia wręcz stwierdziła, że nie ma cykli gospodarczych, no i jak się możecie domyślić, były to państwa komunistyczne ze Związkiem Radzieckim na czele, i gospodarka planowa opierała się na przekonaniu, że centralne planowanie gospodarcze może skutecznie alokować zasoby, unika nierówności nierówności, niestabilności, które towarzyszą. Produkcji rynkowej. Łatwo powiedzieć, dużo zrobić, bo w teorii państwo chciało kontrolować produkcję, dystrybucję, ceny oraz zapewnić taki sprawiedliwy, nazwijmy to, rozdział dóbr i usług. I zawsze jak była, były zbiory w Polsce, okres żniw, to zawsze była akcja sznurek. Nie ma sznurka do snopowiązałek. No przecież to jest żałosne. Ale chciano przewidzieć ilość tego potrzebnego sznurka tak dokładnie, że zawsze go brakowało. Trzeba przyznać jednak, że ta polityka miała pewne sukcesy, no bo została wprowadzana w Związku Radzieckim w kraju, gdzie w zasadzie przemysłu to specjalnie nie było tu bardzo zacofany kraj Rosja i jak nastał Związek Radziecki, no to nastąpił tam rozwój infrastruktury, a po II wojnie światowej to nawet dość szybko rozwijał się przemysł ciężki, ale to produkowano obrabiarki do produkcji obrabiarek, nic dla ludzi. Wyeliminowano bezrobocie, to też jest prawda, nawet ludzie sunęli z tego, że się Migali od pracy niektórzy byli uznawani za tak zwane niebieskie ptaki. Ale centralne planowanie prowadziło do nieefektywności, do braku innowacyjności i do słabej jakości produktu. Brak mechanizmów rynkowych powodował, że jedne rzeczy były nadmiernie produkowane w nadmiernej ilości, a inne były właśnie w niedoborach. Gospodarka ta planowa miała też trudność z szybkim reagowaniem na jakieś zmiany i preferencje konsumentów. Po prostu był konserwatyzm decydentów, a to ograniczenie wolności gospodarczej i jednostek i przedsiębiorców hamowało tak naprawdę rozwój przedsiębiorczości i właśnie tej innowacyjności. Bo po co wymyślać nowe? Nic dziwnego, że ta gospodarka padała w stagnację i Przyczyniła się słaby ten rozwój gospodarki, przyczynił się do upadku krajów komunistycznych, bo po prostu ludzie mieli dość. Jak widzimy, cykliczność wpływa również na okresowe występowanie poważnych kryzysów ekonomicznych i chcę Was zmartwić, ale przeciętny okres życia człowieka wskazuje na to, że on musi przeżyć kilka okresów ekspansji i kilka okresów recesji. Tak to niestety wychodzi. Niektórzy twierdzą, że globalizacja na przykład. I co powoduje zmiany, cykle gospodarcze będą wyglądały inaczej. No i to też jest prawda częściowo, bo globalizacja to jest taki proces wzrastającej integracji i zależności międzynarodowej w handlu, w inwestycjach, w technologii, w przepływach finansowych. To oczywiście musi wpływać na cykle gospodarcze, ale też musimy pamiętać, że to zwiększa wzajemną zależność gospodarek narodowych. Na, na rzeczy pozytywne, jak i na rzeczy negatywne. Kiedyś, na przykład w XIX wieku, to dostawa pury z ziemniakami do miasta była oparta na koniu. I żaden kryzys naftowy nie przeszkadzał temu koniowi przeciągnąć ten wóz ze wsi do miasta. Dzisiaj, to już gdzieś tam kryzys naftowy, na przykład z powodów politycznych wywołany. Powoduje, że jest problem z tą dostawą, bo koszty dostaw do miasta rosną, chociażby to miasto było położone w Polsce z daleka od pól naftowych. To oznacza też, że jeżeli coś się zmienia w jakiejś jednej gospodarce, to mocniej odbije się na drugiej gospodarce, szczególnie jeżeli to się zmienia w dużej gospodarce. My ucierpiliśmy trochę, nie tak bardzo, na kryzysie. Tym związanym z upadkiem Lehman Brothers, z tymi kredytami subprime, mimo że to był kryzys dotyczący amerykańskiego rynku nieruchomości. Stamtąd się wziął, tam było jego źródło. I można powiedzieć, co ma amerykański rynek nieruchomości do polskiego rynku, polskiej gospodarki? Jak się okazało, ma dużo. My na szczęście i tak w miarę obronną ręką wyszliśmy z tego kryzysu na tle wielu innych gospodarek. Globalizacja powoduje po prostu synchronizację cykli gospodarczych między różnymi krajami, rozznaczenia handlu międzynarodowego, przepływy kapitału, transfer technologii, ale tutaj też trzeba uważać, bo taka globalizacja prowadzi właśnie do nierównego rozwoju. To wielu wskazuje, że ona bogaci bogatych, a zbiednia biednych, ale też mamy. Inne zagrożenia, jeżeli całą naszą produkcję przenosimy z Europy do Chin, co miało miejsce przecież, to może się okazać nagle, kiedy Chiny się z jakiegoś powodu obrażą na Europę, że my nic nie produkujemy, że my nic nie mamy, nic nie wytwarzamy w Europie, w związku z tym stajemy się zakładnikiem jakiegoś państwa. Czy w Polsce wystąpiły cykle, jak interwencje państwowe powodowały? Właśnie załamania w gospodarce i przykład jest nie taki dawny. Przełom XX na XXI wiek historia z dziurą Bałca. Niektórzy nie pamiętają, ale tak to było. Otóż co ją spowodowało? Polska po transformacji na początku lat 90. odeszła od właśnie tej gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę rynkową to spowodowało głębokie szybkie przemiany i też no cóż wyzwoliło dużą inicjatywę Polaków. Ale też nasze państwo zadłużało budżet i minister finansów Bautz, który nagle zobaczył ten budżet, powiedział: "Słuchajcie, ale tutaj będą problemy z tym budżetem, bo mamy bardzo wysokie koszty rządowe i Niskie dochody podatkowe. Jest dziura, która od jego nazwiska wzięła się dziurą bałca. Nazwę dziury bałca przyjęła. Jakie były skutki i co on zrobił? Jak on sobie poradził z tym kryzysem? No, w odpowiedzi na kryzys zaostrzono politykę tar monetarną, wdrożono jakieś reformy fiskalne, ale to spowodowało, że nagle. Nasza gospodarka wręcz stanęła, że z firm zwalniano ludzi, którzy dobrze zarabiali, że firmy prywatne nagle przestały mieć zlecenia, że banki, które nie miały jak gdyby doświadczenia w udzielaniu kredytów hipotecznych, ludziom, którzy mieli problem ze spłatą raty kredytu, Nagle twierdzi, aha, masz problem, to płaś nam podwójną ratę. Skoro nam nie płacisz, płaś nam podwójną. No to jakieś było naprawdę trochę paranoiczne zachowanie. Dodam też, że wtedy ludzie, ci, którzy kupowali nieruchomości na kredyt, to tak naprawdę mieli dość niewielkie zadłużenie. Oprocentowanie było wysokie, inflacja była duża, oprocentowanie kredytów było duże, ale banki wtedy. Nie kredytowały mocno nieruchomości, trzeba było mieć potężny wkład własny, i często to zadłużenie wynosiło np. 20% wartości nieruchomości na rynku nieruchomości. Ten kryzys spowodował całkowity zastój u deweloperów. Wiele firm deweloperskich padło. Budowy były wstrzymane. W latach od 2000 do 2003 to można było kupować mieszkania, które u deweloperów stały puste, w blokach, które były puste, i niewielu nawet chciał kupować takie mieszkania. No bo jak tu kupić mieszkanie i mieszkać jako jedyny lokator w bloku, gdzie jest 100 innych pustych mieszkań? Tak było. Kryzys ten, właśnie wtedy, powinien. Spowodować, że należy przemyśleć politykę monetarną, fiskalną, państwa zarządzanie w ogóle finansami publicznymi, aby po raz kolejny nie doprowadzić do takiego kryzysu. Nadmierne zadłużanie się państwa może doprowadzić potem do tego, że będzie poważny kryzys. Jak to jest dziś w nieruchomościach? No, w nieruchomościach jest tak, że nie wiemy w zasadzie jak jest, bo mamy nowy rząd, nowe otwarcie. Zapowiedzi czasami niektórych ministrów są sprzeczne z tym, co uzgodniła koalicja w swojej umowie koalicyjnej. Trudno zatem powiedzieć, co można prorokować. Jak będzie, zobaczymy. Jeżeli interesuje ciebie rynek nieruchomości gospodarka, subskrybuj ten kanał. Pisz nam w komentarzach sugestie nowych audycji. Przypominam, że na stronie syment24.pl możesz zobaczyć te wszystkie nasze audycje, ale na przykład z wykresami czy z dodatkowymi danymi, takimi, których nie możemy zamieścić w filmie na YouTube z powodu ograniczeń technicznych platformy YouTube. Cześć!